Strugaccy Arkadie i Borys Piknik na skraju drogi wstęp. Trzeba tworzyć dobro ze zła, bo nie ma nic innego, z czego by można je tworzyć. Robert Van Warren. Fragmenty wywiadu, który przeprowadził specjalny korespondent Radia Harmont z doktorem Valentinem Pilmanem. W związku z przyznaniem temu ostatniemu Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 19 rok. Zapewne pana pierwszym poważnym odkryciem było odkrycie tak zwanego radiantu Pilmana? Nie sądzę. Radiant Pilmana to ani pierwsze, ani poważne, ani, ściśle mówiąc, odkrycie. W dodatku nie zupełnie moje. Pan chyba żartuje, panie doktorze. Na te dwa słowa zna każdy uczeń szkoły podstawowej. Nic dziwnego. Mana pierwszy odkrył właśnie uczeń. Niestety nie pamiętam jego nazwiska. Niech pan zajrzy do historii lądowania Stetsona. Tam pan znajdzie wszystkie szczegóły. Jant został odkryty przez ucznia, współrzędny opublikował po raz pierwszy student, a nie wiadomo dlaczego ochrzczono Radiant moim nazwiskiem. Tak, z odkryciami zdarzają się zdumiewające historie. Czy nie mógłby pan wyjaśnić naszym słuchaczom, panie doktorze? Pan posłucha, drogi rodaku. Na to niezmiernie prosta rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że wprowadził pan w ruch obrotowy ogromny globus, a potem zaczął pan do niego strzelać z rewolweru. Dziurki na globusie ułożą się w pewną określoną krzywą. Cała istota tego, co pan nazywa moim pierwszym poważnym odkryciem, zawiera się w prostym fakcie: wszystkie strefy lądowania, a jest ich 6, rozmieszczone są na powierzchni naszej planety tak, jakby ktoś 6-krotnie strzelił do Ziemi z pistoletu umieszczonego na linii Ziemia-Deneb. Deneb to alfa gwiazdozbioru Łabędzia, a punkt na nieboskłonie, z którego, by tak rzec, strzelano, nazywamy właśnie radiantem Pilmana. Dziękuję w imieniu słuchaczy, panie doktorze. Drodzy słuchacze, nareszcie ktoś nam sensownie wyjaśnił, co to takiego radiant Pilmana. Ale a propos, panie doktorze, wczoraj upłynęło dokładnie 13 lat od dnia lądowania. Być może, zechce pan w związku z tym powiedzieć kilka słów swoim rodakom? A co konkretnie ich interesuje? Niech pan pamięta, że nie było mnie wówczas w Harmont. Tym bardziej chcielibyśmy usłyszeć, co pan pomyślał, kiedy się okazało, że pańskie rodzinne miasto stało się obiektem inwazji obcej supercywilizacji. Mówiąc szczerze, w pierwszej chwili pomyślałem, że to kaczka. Trudno było sobie wyobrazić, że w naszym starym, małym miasteczku wydarzyło się coś podobnego. Odyby to była Gobi, Nowa Funlandia, ale Harmont. Jednakże w końcu musiał pan uwierzyć. Istotnie, w końcu musiałem. No i co było dalej? Nagle przyszło mi do głowy, że zarówno Harmont, jak i pozostałe 5 stref lądowania. Przepraszam, wtedy wiedziano tylko o 4. Że wszystkie one tworzą określoną krzywą. Obliczyłem współrzędne radiantu i posłałem je do natury. I w najmniejszym stopniu nie zaniepokoił pana los rodzinnego miasta? Widzi pan, wtedy już wierzyłem w fakt lądowania, ale jednak w żaden sposób nie byłem w stanie uwierzyć panicznym korespondencjom o płonących dzielnicach, o potworach, które szczególnie chętnie pożerały starców i dzieci, o krwawych walkach między nieśmiertelnymi przybyszami z kosmosu, a nader śmiertelnymi, ale nieodmiennie bohaterskimi pancernymi dywizjami jego królewskiej mości. Miał pan słuszność. Pamiętam, że koledzy dziennikarze nieźle wtedy narozrabiali. Powróćmy jednak do nauki. Odkrycie radiantu Pilmana było pańskim pierwszym, ale, jak sądzę, nie ostatnim wkładem w naszą wiedzę o lądowaniu. Pierwszym i ostatnim. Ale bez wątpienia śledzi pan uważnie stan międzynarodowych badań w strefach lądowania. Tak? Niekiedy przeglądam biuletyn. Ma pan na myśli biuletyn Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Pozaziemskiej? Tak? A więc co zdaniem pana należy uznać za najważniejsze odkrycie ostatnich 13 lat? Sam fakt lądowania. Przepraszam? Sam fakt lądowania stanowi najważniejsze odkrycie nie tylko na przestrzeni ostatnich 13 lat, ale w całej historii ludzkości. Nie jest takie ważne, kim oni byli, skąd i po co przybyli, dlaczego tak krótko gościli u nas i co się z nimi stało później.
Najważniejsze, że teraz ludzkość z całą pewnością wie, że nie jest samotna we wszechświecie. Obawiam się, że Instytutowi Cywilizacji Pozaziemskich już nigdy więcej nie uda się dokonać równie fundamentalnego odkrycia. To wszystko jest ogromnie interesujące, panie doktorze, ale prawdę mówiąc miałem na myśli odkrycia w dziedzinie techniki. Odkrycia, które mogłaby wykorzystać nasza ziemska nauka i technika. Przecież wielu wybitnych uczonych uważa, że materiały znajdujące się w strefach lądowania mogą zmienić cały bieg naszej historii. No cóż, ja nie należę do zwolenników tego punktu widzenia. A jeżeli chodzi o konkretne znaleziska, to przykro mi, ale nie jestem specjalistą. Jednak od 2 lat jest pan konsultantem Komisji Office, zajmującej się całokształtem spraw związanych z lądowaniem. To prawda, ale ja nie mam nic wspólnego z badaniami cywilizacji pozaziemskich. W komisji, wspólnie z innymi kolegami, reprezentujemy międzynarodowe środowisko naukowe, kontrolując wykonanie rezolucji ONZ w sprawie eksterytorialności stref lądowania. Brutalnie mówiąc, pilnujemy, żeby wszystkim, co znajduje się w strefach, dysponował wyłącznie międzynarodowy